Dzień dobry, 19 maja, witamy z Bedna, z Pola Cebuli. Oceniamy dzisiaj stan plantacji. Z racji na mokrą i zimną wiosnę, siewy wykonaliśmy troszeczkę później, 21 kwietnia. Zagęszczenie 3 jednostki na hektar odmiany Risburger, odmiany przemysłowe 2,8. Jesteśmy teraz przy odmianie Lovito, która wyróżnia się kolejny rok mocnym wigorem, wyrównanymi wschodami i szybkim wzrostem na początku. Zaraz po siewie zastosowaliśmy tutaj preparat Bandur w dawce 0,8 litra na hektar. Na dwa dni przed wschodami zastosowaliśmy preparat Roundup 360 w dawce 1,8 litra na hektar. Pierwszy zabieg powschodowy wykonaliśmy w fazie kolanka. Była to mieszanina oksyfluorofenu z pirydatem. Powtórzymy ten zabieg po 7 dniach, a kolejne zabiegi będziemy ustalać na podstawie analizy presji chwastów i fazy rozwojowej cebuli.